Znajdujemy się na stadionie miejskim, który w tym momencie rozbłysnął. Panie prezydencie, czy jest pan dumny, szczęśliwy i czy o to chodziło? Dokładnie, tak się czuję i dokładnie o to chodziło. To rzeczywiście historyczny moment. Nie tak historyczny jak ten, gdy rozegramy tutaj pierwszy mecz otwarcia oficjalny, ale to już ogromna frajda, bo tworzymy historię, czyniąc rzeczy, na które do tej pory czekaliśmy, od kilkudziesięciu lat. To pierwsza taka oficjalna próba już po skalibrowaniu nowego oświetlenia, nowego, ale tak na dobrą sprawę, precedensowego, pierwszego. Nigdy go tutaj nie było. Na czterech słupach mamy po 26 lamp, to łącznie 104, plus 10 dodatkowych podwieszonych pod zadaszeniem trybuny głównej. 114 lamp o łącznym natężeniu 1200 luksów. To światło, które pozwala realizować na przykład transmisje telewizyjne, ale przede wszystkim pozwala na świetnej jakości widowisko właśnie późną wieczorną, nocną porą. Takie mecze chcemy tu rozgrywać. Wykonawca. Pierwsza chyba w portfolio firmy tego typu inwestycja i wykonawstwo. Oczywiście, to wielka frajda móc realizować taką inwestycję o takim charakterze, takiej skali. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość realizacji ważnych inwestycji miejskich. Nasza budowa jest już na ukończeniu obecnie. Ostatnie prace elewacyjne, wykończeniowe, montaż akcesorii, takich jak jeszcze ostatnie krzesełka, tunele, umeblowanie wewnątrz obiektu. To wszystko teraz się dzieje. Zostały nam ostatnie 3 tygodnie i termin umowny nie jest zagrożony. No to drodzy panowie, kiedy ten pierwszy wspólny mecz, nasze wspólne kibicowanie zawodnikom Podlasia? Po oddaniu przez wykonawcę robót rozpoczynają się procesy odbiorowe. Tutaj wiele różnych urzędów i fachowców rozmaitych specjalności musi dokonać tych własnych weryfikacji. Nadzór budowlany, straż pożarna i podobne. To zawsze trwa. Bywa, że wymagane są pewne poprawki czy doprecyzowania, ale spodziewamy się, że pewnie już we wrześniu, na pewno wczesną jesienią chcemy zaprosić mieszkańców miasta i nie tylko kibiców piłki nożnej na fajny mecz otwarcia. Postaramy się, by naszą uwagę przykuły i przyciągnęły nas na tą fantastyczną nową trybunę znane nazwiska, które będą biegać i rozgrywać fajne spotkanie na tej świetnej murawie. Na koniec, dosłownie naprawdę na koniec, panowie, bo wiem, że to miał być krótki wywiad. O ciekawostki zapytam, bo samo oświetlenie to jedno, ale wiem, że tu jest cały system kamer, monitoringu, nagłośnienia i nie chcę skłamać, 15 km kabli to tylko tych najpoważniejszych. Tak, 15 km to myślę, że nawet zaniżona wartość. Mamy dużo bardzo systemów i niskoprądowych, takich jak nagłośnienie trybuny, telebim, system parkingowy z obsługą szlabanów, monitoring, alarmy, kontrola dostępu wewnątrz obiektu, gdzie będzie przypisana do poszczególnych pracowników obiektu. Budynek jest naprawdę nowoczesny, wyposażony w fajne systemy. Thank you.